Witam wszystkich w kolejnym odcinku na kanale. Na ten odcinek musieliście troszeczkę poczekać, nie oszukujmy się, bo chyba minęło 2 tygodnie od poprzedniego odcinka, no ale mamy czwartek i w końcu to po prostu wleciało. A dzisiaj mamy nowy nabytek, jak pewnie już zobaczyliście po tytule, po miniaturce. Jest to taki oto Ursus C4011. Piękna sprawa, piękny ciągnik. My już jesteśmy praktycznie po żniwach, pewnie o tym wiecie, pewnie oglądaliście live'y, których troszeczkę swoją drogą brakuje, ale od przyszłego tygodnia będziemy już lecieć pewnie, no pizda ogień i lecimy z live'ami. No i oczywiście zostawcie suba, łapkę, dzwoneczek, wbijajcie nas w social media, na wszystko, żeby było nas jak najwięcej, udostępnijcie ten odcinek. Ten ciągnik swoją drogą pokażę wam za chwilę, ale po prostu... No może nie wszystkie jego funkcje, bo on będzie na ocenianiu, swoją drogą też nie piszcie wydany czy niewydany. Nie, ciągnik nie jest wydany. Mniejsza o to tak naprawdę, bo i tak go chyba nie dostaniecie. Od razu mówię, mod nie jest mój. Mod jest, no, gościa, który robi zajebiste modziki. Jak na razie to są Ursusy. No zobaczymy, co nam czas przyniesie. Zostało nam jeszcze jedno pole, dlatego sobie teraz właśnie na nie polecimy. Ale ciągnik naprawdę, no porównać sobie te inne 60-tki, które były, a tą praktycznie 60-tkę, no bo wiadomo, no ten model jest prawie taki sam od, no dawno w tym efekcie, no to praktycznie było to samo, no to jest po prostu niebo a ziemia. Taka 60-tka też była wydana, tam na live'ach graliśmy i w ogóle, no to też mam wersję taką bardziej bogatą, że tak powiem, która jest wyjebana w kosmos. No tyle wam mogę powiedzieć, naprawdę piękne rzeczy się dzieją, to co on robi. I miejmy nadzieję, że tych modów będziemy mieli coraz więcej na ocenianiu i w ogóle. No i dobra, szybka akcja, penetracja, wlatujemy sobie w zboże. Kolejny kawałeczek, no to pole jest akurat swoją drogą duże. No ale będzie troszeczkę prasowania na nim, będzie troszeczkę roboty. Też tutaj wiadomo, no ten zbiornik nie jest jakiś nie wiadomo jak wielki, dlatego mi się zdaje, że po... No w połowie już raczej będziemy mieli cały zbiornik, bo tutaj było troszeczkę nawalone i nawozu, i ładnie było pryskane, i w ogóle, także wiecie, to jest piękna sprawa. Na jutro postaram się nagrać wam na jutro, czyli na... Czekajcie, dzisiaj jest czwartek, jak ja to nagrywam. Nie, albo dzisiaj jest piątek. Tak, dzisiaj jest piątek, jak ja to nagrywam, także to oglądacie w piątek, a nie w czwartek. Coś mi się po prostu pojebało lekko. Czyli w sobotę będziecie mieli, tak w skrócie mówiąc... Teraz tak, w sobotę będzie chyba Janusz na gospodarstwie, tak? W sobotę będzie Janusz na gospodarstwie. To już jest pewne, po prostu przesądzone. A w niedzielę będziecie mieli gospodarstwo po dziadku. Patrząc na to z tej perspektywy, trzeba nagrać chyba serię top 5, bo dawno tego nie było. Seria się podobała oczywiście, no i podoba się chyba dalej. Zobaczymy po takiej przerwie, jak to po prostu wypali. Ale tak czy siak ten odcinek wam się postaram nagrać jak najszybciej. No i chyba będziemy zbierać cel dotacji na kamerkę GoPro, ze względu na to, że takie, no powiedzmy, te 800, koło 1000 zł by się przydało. No i byśmy taką kamerkę kupili, bo mam pomysł na fajne filmy, ale to jest kwestia tylko i wyłącznie tak naprawdę donate'ów. Jak wiecie, jest konkurs na kanale, film pewnie każdy oglądał, no może nie każdy, bo to, no pewnie nie każdy obejrzał. Ale jest konkurs, wystarczy wbić na fanpage'a, mieć Instagrama, mieć Facebooka, mieć YouTube'a. Czyli rzecz tak naprawdę, no może oprócz Instagrama, no ale chyba Facebooka i konto w Google, czyli automatycznie też YouTube'a, raczej każdy ma, każdy posiada, żeby wziąć udział w konkursie. Po prostu łatwa. Na Instagrama i tak warto wbić, bo ogólnie jest nas już na Instagramie 1130, tak wam mówię, tak w zaokrągleniu. Nie wiem, ile będzie jutro, najprawdopodobniej jeszcze więcej, także możecie wbijać, brać udział w konkursie na FSK 19. Swoją drogą jest już to drugi konkurs, gdzie no to 200 zł już praktycznie, no 240 jestem do tyłu. Ale gdyby nie donaty, to i tak naprawdę tych konkursów by nie było, no bo tak z własnej kieszeni tak wyciągać te 200 parę złotych, to wiadomo, nikt nie jest jakimś nie wiadomo jakim milionerem, żeby sobie pozwolić, żeby robić takie konkursy, no wiadomo, donaty czy wyświetlenia i w ogóle, no to raczej można sobie po prostu pozwolić, żeby taki konkursik dla widzów zrobić, no ale to jest tylko i wyłącznie kwestia, tak jak mówię, pieniędzy. A my już takim szybkim, bardzo tempem polecimy sobie na ciągnik, gdzie mamy przygotowane, na ciągnik, na gospodarstwo, gdzie mamy przygotowane dwa traktorki, tylko raczej tego wozu dzisiaj nie będziemy używać, patrzcie. No to wejdźmy.
Kurwa. Zobaczycie, na jakim full wypasie my go kupiliśmy. Piękna sprawa, nowy nabytek. Radio. CB radio. Lusterko w środku. Jakaś zawieszka w choineczkach. Wiatrak. Coś na telefon, czyli taka przystawka, jak tak naprawdę i w samochodzie mamy. To jest licznik, no i tutaj akurat się nie wypowiem, nie wiem co to jest, no i oczywiście orężada Helena. Świetna sprawa, w zestawie dołożona. I tak naprawdę jakaś deska z tyłu, ale funkcji mamy od zajebania. Ale to widzimy się we wtorek na odcinku, gdzie ten mod będziemy oceniali. Bo wcześniej po prostu nie chcę wam pokazywać tych funkcji, ze względu na to, że nie jest to pora i miejsce. Jeżeli nie zapomnę, że co to jest o to? Jeżeli nie zapomnę, no to wstawię wam link do strony internetowej, gdzie będziecie mogli sobie te mody pooglądać i najprawdopodobniej w przyszłości, gdzie będziecie mogli sobie je pobrać. Jeżeli nie zapomnę, a jeżeli zapomnę dać to w opisie, no to na pewno dam to w komentarzu. Bo teraz jest pierwsza godzina w nocy, jak ja to nagrywam, i dopiero wróciłem tam z kolegami na piwku byliśmy. No i po prostu trzeba to jednak tak troszeczkę sobie przypomnieć, jak ja to rano będę montować i renderować i inne trudne słowa związane z YouTube Gaming. Takie właśnie tu się rzeczy dzieją, skojarzenia. Taka przyczepa, no jak wiecie, ona nie jest jakaś zajebista. Miejmy nadzieję, że jakaś autosanka nowa, jakaś fajna wyjdzie, taka... Może nie tyle nowa, nowa względem, że ona wyjdzie, a że będzie takie coś bardziej starszego, bo jak wiecie, te autosanki od Katfana, spoko opcja, ale to te tekstury takie są bardzo nowe i stare gospodarstwo zrobić w FS-ie 17, takie typowo stare, no to jest ciężko. Dobrze, że są tacy autorzy, jak robią na przykład takie mody. Też miałem do wyboru właśnie tą 60, ja się tak zastanawiałem, ten 4011, ale tych 60 tak naprawdę jest tyle nasrane. No wiadomo, no są to jakieś gówniane konwerty i w ogóle, to nawet nie patrzmy, bo ta 60, co ja miałem, no to z górnej półki do wyboru, tylko że tak postanowiłem jednak tą 40 wziąć, no bo tego jednak, tak w skrócie mówiąc, no rzadko się pojawia, no rzadko się pojawia. Taki oto ciągniczek i naprawdę, naprawdę, moi drodzy, to zajebiście wygląda. Dobra, ogień do tyłu lekko. Aha, już po ogniu. Aha! Trzeba kliknąć. I ogólnie teraz problem jest taki. Opróżnij zbiornik i kontynuuj mucenie. O! 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 Bo kliknąłem o wcześniej, tylko że nie byłem tak jakby na ciągniku, tylko byłem na headerze. I dlatego nie wyszło. No to pole zrobimy sobie raczej dwa objazdy, bo nie sądzę, żeby po prostu na więcej nam pozwoliło. Pozwolił czas po prostu, no bo no jest ciężka sprawa. Tak, swoją drogą lecimy już po 21 tysięcy subskrypcji, także brakuje jeszcze tam 600. Także jeżeli jesteś nowy na kanale, albo tak, no jesteś po prostu głupi i oglądasz bez subskrypcji, to zmień, nie bądź po prostu idiotą. Subskrybuj kanał, subskrybuj. Bo to po prostu, no lepiej, no mieć suba i oglądać. Przynajmniej w konkursie możesz wziąć udział i w ogóle. Bo wiecie, jak nie macie suba, to o, gówno, nie ma konkursu dla takich osób. Konkursy będą jeszcze dwa. Też tak na przyszłość mówię, tylko one będą organizowane, nie wiem, w połowie sierpnia chyba będzie następny dopiero. I będzie na fanpage'u, na pewno. No i będzie jeszcze jeden konkurs, który będzie na YouTubie, już będzie taki końcowy. 4 konkursy na FSA 19, 4 gry, w sumie 5. Jeszcze dla siebie będę musiał kupić. I no wersja oczywiście pudełkowa, nie wersja Steam. Dlaczego nie wersja Steam? Ano dlatego, że ktoś może mieć konto i na Steamie mieć dużo gier, a tak naprawdę, no jeżeli ja założę konto i kupię sobie na to konto grę na Steamie Farminga, no to potem on będzie musiał się przelogowywać na tych kontach i w ogóle nie wiem, czy to nie jest jakieś problematyczne. Ja w ogóle na Steamie chyba żadnej gry nie mam, może ten Pure Farming miałem, 18 chyba. A tak swoją drogą nic nie ma, szczególnie, że ta gra FS19 wychodzi, no przynajmniej miejmy nadzieję, że wyjdzie w ładnej wersji, że to będzie fajnie wszystko wyglądało. No to chyba warto wziąć udział. Chyba tam warto tego jednak na Instagramie polajkować jakieś zdjęcie, coś tam, wiecie, zrobić jakieś tam, no, na Instagrama. W ogóle ja swoją drogą na Instagrama to bardzo zapraszam. Te osoby, co mnie dodały na Snapie, no to wiedzą, że tam aktywność jest gówniana. Ze względu na to, że ja na Snapa
Nisprej nie dodaję na Instagrama wszystko, bo jakoś wolę. Na Snapie nawet nie wiem, ile tam osób mam w tych znajomych, czy to jak to tam wygląda. A na Instagramie mam no 1000 coś, no to jednak te zasięgi są dosyć większe, żeby coś na przykład pokazać, co się tam działa, co się robi. Także jeżeli chcecie, to obserwujcie, jeżeli nie chcecie, to obserwujcie. No i tak byśmy polecieli, no tak w tym roku po 2000 obserwujących na Instagramie to by było ładnie. I po 30 tysięcy subów, chociaż to może być bardzo ciężkie 30 tysięcy, ale zobaczymy. I w ogóle, o właśnie, jak wam się podoba mapa, bo mapa już jest wydana. I teraz tak, bo też trzeba poruszyć ten temat na tej serii na przykład, że mówiłem na live'ie, że mapa, jeżeli ktoś będzie miał problemy z pobraniem, ktoś nie będzie mógł pobrać, ktoś mieszka za granicą, czy coś tam, wiadomo, Kaczara nie działa za granicą i takie tam, w ogóle, jeżeli ktoś się zna na tym, no to ja wyślę inny link do mapy. Ale patrząc na to, że zjebane, powtarzam, zjebane, znaczy nie wiem, czy tam administracja cała jest jakaś zjebana, czy w ogóle, ale no większość to są jakieś zjebane osoby. LS World, taka strona, no nie polecam ogólnie, bardzo nie polecam. Także samo to, że to mówię, że ta strona jest gównem, to możecie udostępnić ten film, żeby więcej osób to zobaczyło po prostu i poznało. No już wolę, nie wiem, byle jakie forum, LS Portal czy coś, no. Żadno forum nie złamało praw, żadno forum nie złamało zakazów, to tak to nazwijmy. Ale LS gówno złamało te zakazy tak naprawdę, no i co? No i dlatego nikt nie dostał żadnego linku na szare moc czy coś innego do tego właśnie, do tej mapki. Ale no, też pojedynczo nie chciałbym się za bardzo tego wysyłać. Dlatego link będziecie mieli na jakimś streamie. Zrobimy po prostu, że 5000 łapek w górę. Tylko nie wiem, kiedy właśnie live'a odpalę. To jest taki największy problem, bo mi się tak chce, ale tak brak czasu, no nie? O, już koniec. I wiecie, no i będzie 500 łapek i dam po prostu link na szare moc. Bo na zipy, taka strona, co tam jeszcze chyba szybciej się pobiera niż szare moc. Chociaż szare moc też powinno szybko. No to trzeba, żeby mapa miała, tam chyba jest ograniczenie do 500 mega, a mapa przekracza o 40 mega to. Także no swoją drogą, tak czy siak, tam nie zmieścimy tego. Także szare moc, no to jest taka strona chyba też dosyć popularna, no w sumie kat szare też jest popularne. Jeszcze jest taka strona, kiedyś to było Uploaded, czy coś takiego. Bo są dwa, jedno jest Uploaded, takie coś, takie niebieskie, a drugie jest, nie pamiętam, ale z bardzo podobną nazwą i to takie inne po prostu. Ci, co oglądali kiedyś ten Mafię Solec, to on mapy, bo Olek na tym wydawał, tam największe pieniądze były za to. Tak w skrócie, i tam się w euro zarabiało. Także bogactwo, skurwysyny. Tak, se pewnie myślał. W ogóle chodzę po tej przyczepie i ona się przestawia. Ciężka sprawa, ciężka. Pięknie. No jak macie jakieś ten mody niewydane albo coś, to możecie oczywiście podsyłać. Ja sobie pogram na live'ach, na tych modach. To jest swoją drogą, ale jeszcze jest druga sprawa. Jeżeli macie jakieś mapy niewydane, też możecie podsyłać, jak najbardziej ja na nich pogram. Dzisiaj, wczoraj w sumie, bo dzisiaj jest 1:19, no to wczoraj dostałem jakąś mapkę, od razu pobrałem. I będzie na ocenianiu modów. Mapa chyba niewydana. Chyba na 100% mapa niewydana. To może i na live nawet popykamy. Jakoś tak na niewydanych mapach się po prostu lepiej gra. Chyba że masz coś swojego i tam wiesz. Ale będziemy też zaczynali jakiś projekcik. Może takiej bardziej odnowy mapy. Może nie tyle odnowy, bo ktoś pomyśli jakieś nowe budynki i w ogóle w nowym klimacie. Nie. Stary klimat cały czas pozostanie. Polska mała wieś. Tylko że będzie takie no dużo poprawek, bo tam wymagało. Ta mapa no mega dużo poprawek ta mapa wymagała. I teraz po prostu to będzie zrobione gdzieś tak no, na dniach od przyszłego tygodnia, najprawdopodobniej w poniedziałek. Wiem, że mówiłem na poprzednich odcinkach, że od poniedziałku i w ogóle tak cały czas się mówi, że przesuwam. Ale gdzieś tego streama chcę odpalić. Tylko gdzieś też na tego streama za bardzo nie ma czasu, moi drodzy. No i to jest najcięższe jest to wszystko. Ale miejmy nadzieję, że po prostu gdzieś tam na dniach się uda.
Możecie też napisać w komentarzach, jak tam u was żniwa, czy już pokończyliście, czy nie. One prawdopodobnie te mniejsze gospodarstwa, tam nie wiem, 4, 5, 6 hektarów, no to już raczej mają wszystko wymucone, no bo to jest kwestia takie żniwa, jak dobrze idzie, to 2 dni. No może nawet i 6 hektarów, no to nawet i w jeden dzień wymuci, ale no, zależy kto co miał też i posiada na tych swoich polach. Mamy 15 minut odcinka. Mi się zdaje, że dojedziemy do końca i będzie tak, no jeszcze chwila minie. Mi się zdaje, albo do końca, albo do następnego zbiornika, bo też mamy 52%. Nie patrzcie w prawy górny róg, bo tam te fundusze po prostu są duże, a to jest zadłużone gospodarstwo, także wiecie, wyszliśmy na plus, ale po prostu nie chcę wydawać pieniędzy, spłacamy kredyt, czy coś w tym stylu, tak to możemy też nazwać. Ptoki latają nad nami. I też na fanpage'u wbiliśmy 4000 lajków. Piękna sprawa, piękna. No nie, mnie się tak podoba, że 4000 lajków. Też możecie wbić, to więcej będziemy mieli, na przykład 4500. Ten fanpage swoją drogą, no spoko sprawa, jeżeli ma się więcej. Te zasięgi na Facebooku, mimo wszystko YouTube YouTube'em, ale te zasięgi na Facebooku też są dosyć istotne. No wszystko jest dosyć istotne, im się ma więcej na social mediach, im się ma więcej na kanale, tym po prostu jest lepiej, bo się dociera do większej grupy odbiorców, bo wtedy jakaś jest większa przyjemność stworzenia tego. Jak ja mówiłem kiedyś, no 20 tysięcy subów, to odcinki bym nagrywał codziennie i w ogóle, i w ogóle. Tak teraz sobie myślę, no 30 tysięcy subów, no to odcinki bym nagrywał codziennie, a wiecie sami jak jest, że czasami po prostu nawet jak się ma te 20 tysięcy widzów, to czasami jest takie samo podejście, jakby się miało 10 tysięcy subskrypcji i po prostu czasami nie ma czasu, nie ma chęci na nagranie i tak to wygląda, także te subskrypcje to tak naprawdę... Fajnie jest mieć więcej wyświetleń, więcej łapek, ale nie zawsze to jest jakaś taka motywacja, że to codziennie cię motywuje, że wstajesz rano praktycznie jak do roboty i wiesz, że musisz coś nagrać, tylko czasami takie... Czasami ja wolę sobie, nie wiem, pospać do 15 i wtedy już wiadomo, że na 15 raczej odcinka nie będzie. Teraz jak widzicie nagrywam w nocy, żeby ten odcinek był, bo już taka przerwa, no tak czy siak nie było w środę i w czwartek filmu, także no takich dużych przerw nie będziemy robić, bo też to jest leciutko irytujące, myślę, dla mnie i nawet i dla was. Mówicie, no takie pole zrobić, to trzeba poświęcić no z pół godziny na odcinku, chociaż może też i więcej. Bo tu są kolejne dwa, trzy nawet może przejazdy, a zrobiliśmy to, co zrobiliśmy. 18 minut nam zajęło, także troszeczkę jest ciężko swoją drogą, ale też i jakby mieć większy header, no to na pewno byśmy to zrobili szybciej, to nawet nie ma co wnikać. Dobra, wysypmy to, ktoś mi tu pisze na facebookach. Nawet miniaturkę bym mógł sobie zrobić, skoro to i tak ostatni zbiornik, no nie? Chociaż miniaturkę tak czy siak miałem już zrobioną. Ale dosyć ładnie to wygląda, ale tutaj miniaturkę też i zrobić to troszeczkę gówniano, ze względu na to, moi drodzy, że no zresztą spójrzcie sobie sami na tą przyczepę, no to nie jest to, to nie jest to, no nie oszukujmy się, ale tak z ciekawości kliknę. No i dobra, w dzisiejszym odcinku to by było na tyle, my widzimy się już jutro o godzinie 15 albo 16, w niedzielę się widzimy, no i miejmy nadzieję, że ten stream się w końcu gdzieś tam uda odpalić, a się z wami żegnam i na razie.